Gmina Ćmielów w partnerstwie ze Świętokrzyskim Bankiem Żywności prowadzi pomoc żywnościową dla swoich mieszkańców. Wnioski o taką formę wsparcia przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie. Paczki z żywnością wydawane są według harmonogramu podanego na stronie internetowej gminy. Zwiększyliśmy ilość osób objętych wsparciem, bo przypomnę, w roku 2019 było to 800 osób, w roku 2020 było to 900 osób, a teraz liczba osób, które mogą być objęte tymże wsparciem, 1100. Dlatego gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców gminy Ćmielów do tego, aby zgłaszali się do Ośrodka Pomocy Społecznej, bo właśnie za jego pośrednictwem realizujemy tą pomoc żywnościową w postaci paczek, które można osobiście odebrać według harmonogramu przedstawionego na stronie internetowej. Warto wspomnieć, że dla mieszkańców gminy Ćmielów zwiększone zostały kryteria dochodowe. I jest to kryterium zwiększone do 220% i w przypadku osoby samotnie gospodarującej stanowi to kwota do 1542 zł, w przypadku osoby gospodarującej wspólnie z rodziną 1162. Dlatego tak istotny czynnik, jakim było podniesienie tego kryterium dochodowego, jest tym samym zwiększeniem ilości mogących właśnie z tych paczek, z tej pomocy skorzystać. Równolegle obok pomocy żywnościowej w gminie Ćmielów działa telefon zaufania, a także prowadzony jest specjalny program lekowy. W dobie pandemii takie działania są bardzo cenne.